to zawsze było coś, co, co chyba najbardziej też mnie kręciło w tej całej działalności dobroczynnej, żeby zabezpieczyć tę podstawową potrzebę. Bo mówię, naoglądałem się takich rzeczy, wiecie, pamiętam jak kiedyś właśnie w Kongo rozmawiałem z ojcem, który przyniósł swoje, no umierające na chorobę głodową dziecko praktycznie. Udało nam się je na szczęście wyciągnąć, nie zawsze się to udało. I opowiadał ze łzami w oczach, ja pamiętam do dzisiaj tego tatę, jak opowiadał ze łzami w oczach, że oni naprawdę nie mają nic do jedzenia, nic kompletnie. Przecież tam nie ma sklepów, wojsko chodzi, raz pozwala uprawiać, raz nie pozwala uprawiać, może żyzna ziemia, nic kompletnie. I proszę sobie wyobrazić, że on był w takiej rozpaczy, bo to nie miał żony, żona umarła, że dawał dziecku karton do rzucia, żeby oszukać głód, żeby ono coś pomemłało, żeby coś miało w buzi, żeby ten, ale dziecko przecież z tego głodu, no wiedziało, że to nie jest do jedzenia, rozpłakiwało się za chwilę i później z tego płaczu zasypiało, bo już było tak zmęczone i tak głodne i mówi, że, i on mi wtedy powiedział, mówi, wiesz, jak ono na chwilę chociaż przyśnie, to ja zaczynam płakać i płaczę z bezsilności, że jestem ojcem, a nie mogę nic temu dziecku zrobić. I na szczęście dowiedział się, że jest ten ośrodek, że tam działamy i ruszył po pomoc. Wiele razy, jak mówię, byłem na rozdawaniu jedzenia, takim wiecie, za darmo, kompletnie. Tak samo było w tej Bydgoszczy, wspaniali nasi działacze, wspaniali ludzie. Tak jest w wielu miejscach w Polsce, gdzie przecież w Krakowie, w wielu miejscach to jedzenie jest rozdawane. Nasze stowarzyszenie się tym zajmuje regularnie. W Kielcach ostatnio w takiej akcji uczestniczyłem. Przepraszam, że ja tyle o tym mówię, ale temat gdzieś został pośrednio wywołany, a to jest, jak mówię, moja absolutna obsesja. No nie ma ważniejszej rzeczy niż cieszyć się z tego, że ktoś był głodny, a teraz może spokojnie odpocząć. A, tutaj jeszcze o tych lateksowych, że ktoś się nabijał. Tak, musiałem mieć lateksowe rękawiczki, ponieważ gdybym ich nie miał, to by wjechał sanepid do rozdawania jedzenia i posoliłyby się mandaty, a ja naraziłbym na szwank zdrowie tych ludzi, którym to jedzenie wydaje, bo nie mam niestety mikroskopu, który może sprawdzić, co mam na rękach. Rękawiczki w ten sposób zabezpieczają. Te rękawiczki to gest szacunku do tych, którym to jedzenie się wydaje i każdy rozsądny człowiek, który choć raz w życiu miał z tym styczność, a nawet nie miał, ale ma pomyślunek, zdaje sobie przecież z tego sprawę.